Karolek i jak rosną rośliny. Hej Karolku, mam coś dla ciebie. O, ale piękne pomidorki. Gdzie je kupiłaś, Alu? O, Karolku, nie kupiłam, tylko sama posadziłam. Zobacz. Wow, a opowiesz mi o tym? Pewnie, Karolku. Posłuchaj. Pewnego dnia mama przyniosła mi małe nasionko. Tata pomógł przygotować doniczkę z ziemią. Włożyłam nasionko do ziemi i podlałam je wodą. Od tamtego dnia zaczęłam się codziennie opiekować moją roślinką. Na początku nic się nie działo. Byłam trochę zawiedziona, no i smutna. Jednak mama powiedziała mi, że choć tego nie widzimy, pod ziemią dzieje się bardzo dużo. W ciemnościach maleńkie nasionko budzi się do życia. Pod wpływem wody pęcznieje, następnie pęka i wypuszcza kiełek. Rośnie on coraz większy i silniejszy, aż w końcu przebija ziemię. W tym samym czasie wyrastają mu też korzenie, które sięgają głęboko w dół. Po jakimś czasie kiełek zmienia się w piękną zieloną łodygę, na której wyrasta bardzo dużo liści. W końcu moja roślinka zaczęła wyglądać jak małe drzewko. Na dworze było ciepło i świeciło słońce, a ja codziennie podlewałam mój krzaczek. Obserwowałam, jak każdego dnia stawał się wyższy i mocniejszy. Alu, ale jak to się dzieje, że ta roślina w ogóle rośnie? Posłuchaj, Karolku. Mama wytłumaczyła mi, że liście mojej rośliny są jak małe fabryki. Pracują one na pełnych obrotach, aby zapewnić roślinie energię i pożywienie. Ten niezwykły proces nazywa się fotosyntezą. Aby fotosynteza mogła się odbyć, roślina potrzebuje następujących składników: wody, dwutlenku węgla oraz promieni słonecznych. To jak to się odbywa? Posłuchaj, korzenie rośliny pobierają wodę z gleby i poprzez łodygę przekazują ją do liści. W międzyczasie liście za pomocą aparatów szparkowych chłoną dwutlenek węgla z otoczenia. Gdy te dwa składniki, woda i dwutlenek węgla, spotkają się w liściach, to pod wpływem promieni słonecznych rozpoczyna się proces fotosyntezy. W tym magicznym procesie substancje te przekształcają się w glukozę. To cukier, który roślina wykorzystuje do odżywiania i wzrostu. Wow, jakie to ciekawe! Ale to jeszcze nie koniec, Karolku. Podczas fotosyntezy roślina produkuje także tlen. Uwalnia go do otaczającego nas powietrza. Ten tlen jest absolutnie niezbędny dla życia na ziemi. Ponieważ ludzie i zwierzęta potrzebują go do oddychania. Zobacz, Karolku, gdy oddychamy, pobieramy z powietrza tlen i wydychamy dwutlenek węgla. A ten dwutlenek węgla jest z kolei niezbędny dla roślin, właśnie do przeprowadzania procesu fotosyntezy. Tworzy to niezwykle ważny cykl życia na naszej planecie. Alu, to wszystko takie interesujące, ale ja dalej nie rozumiem, skąd na twojej roślince wzięły się pomidory. To posłuchaj, Karolku. Gdy roślina jest już wystarczająco duża i dobrze odżywiona, zaczyna wytwarzać pąki kwiatowe. Te pąki stopniowo rosną, a gdy są gotowe, delikatnie się otwierają. Odsłaniają swoje piękne wnętrze. Gdy przyjrzymy się bliżej,
zauważymy, że każdy kwiat w środku ma dwa kluczowe elementy. Część męską, czyli pręciki, oraz część żeńską, czyli słupek. Wiosną piękne i pachnące kwiaty przyciągają pszczoły. Te pracowite owady wędrują z kwiatka na kwiatek, szukając słodkiego nektaru. Gdy siadają na kwiatku pomidora, pyłek, który znajduje się na pręcikach, przykleja się do ich ciała. Następnie pszczoła odwiedza kolejny kwiat i trochę tego pyłku trafia na znamie słupka innego kwiatu. W ten sposób całkiem nieświadome pszczoły przyczyniają się do zapylania kwiatów. A rezultatem tego procesu jest właśnie rozpoczęcie się tworzenia owoców. Na początku owoce są małe i zielone. Jednak z każdym dniem rosną większe i większe, a ich kolor zaczyna się zmieniać. Kiedy owoce zrobią się całkiem czerwone, to znak, że są już dojrzałe i gotowe do jedzenia. To bardzo interesujące, Alu. Ale skąd się właściwie wzięło to nasionko, które posadziłaś? Karolku, tak naprawdę wszystko zaczęło się od pomidora. Zauważ, że gdy przekroisz go na pół, w jego środku dojrzysz mnóstwo małych nasionek. To właśnie jedno z nich dostałam od swojej mamy. Proszę, to dla ciebie. Możesz je posadzić. A za jakiś czas to ty poczęstujesz mnie pysznym, soczystym pomidorem. Dziękuję, Alu. Podobało się? Dajcie łapkę w górę. A teraz zapraszam na łamigłówki. Dopasuj cień. Znajdź trzy różnice. Co tu nie pasuje? Ej, dzieciaki, słuchajcie wszyscy o roślinach, co rosną wokół nas. Z nasionka małego w ziemi ukrytego wyrasta roślinka, to jest jej czas. Fotosynteza to jest klucz do życia roślin, to ich ruch. Woda, światło i CO2 dają glukozę, to jest to. Liście zielone jak fabryki małe pracują ciężko, by roślina rosła. Korzenie wodę z gleby biorą, a liście co dwa chłoną. Fotosynteza to jest klucz do życia roślin, to ich ruch. Woda, światło i CO2 dają glukozę, to jest to. Słońce świeci, liście pracują, glukozę tworzą roślina na siłę. A tlen co powstaje, to dar dla nas. Oddychamy nim dzięki roślinom raz. Fotosynteza to jest klucz do życia roślin, to ich ruch. Woda, światło i CO2 dają glukozę, to jest to. Pomidorki czerwone, słodkie, soczyste, z kwiatów powstały, to jest ich istota. Pszczoły pomogły, pyłek przeniosły i oto są owoce, jakie piękne losy. Fotosynteza to jest klucz do życia roślin, to ich ruch. Woda, światło i CO2 dają glukozę, to jest to. To już koniec na dziś. Nie zapomnijcie zasubskrybować naszego kanału. Pa, pa!
A opowiesz mi, jak było w Egipcie? Kolory! A opowiesz mi, jak się leci samolotem?